Zakładam, że niektórzy wiedzą, ponieważ już mówiłem to na filmach, ale na wszelki wypadek powtórzę. Na obecną chwilę nie chcę mi się rozpalać tego dziadostwa. Jedno, że drogi węgiel, drugie, na rozpalenie potrzebowałbym pewnie lekko z 100 kilo albo więcej na samo dogrzanie wody i na pierwsze 2 dni, więc koszt ogromny. Poza tym na dworzu jeszcze nie jest aż tak zimno, żeby piec był wymagany. Co prawda to dziadostwo zżera od cholery energii, no ale jakoś trzeba z tym żyć. Więc na obecną chwilę dogrzewam się klimą w domu. Jak dla mnie rozwiązanie średnie. Dlaczego? No bo tam, gdzie klima jest, tam jest ciepło, ale już w pomieszczeniach, a ja lubię mieć pozamykane drzwi do innych pomieszczeń, już nie jest tak kolorowo. Co prawda mam klimę 3-6 kW, coś koło tego mocy grzewczej na dół, który ma około 100 metrów i daje radę. Jednak przyzwyczajony jestem, że już takie chłodniejsze dni mam ciepłą podłogę, a tu w tym momencie, no w kotłowni oczywiście nie mam podgrzewanej podłogi, ale w salonie, w kuchni, w łazience najbardziej odczuwa się brak tej ciepłej podłogi, że ona jest teraz już taka chłodna. Więc dla mnie rozwiązanie grzenia klimą jest liche, no ale czekam na pompę, dopóki tej pompy nie będzie, to mam nadzieję, że nie będę musiał rozpalać pieca. Z tego co pamiętacie na innych moich filmach, na pewno tam dam linki na końcu albo jeszcze w opisach, będzie troszeczkę o tym, jak robiłem komunikację, czyli tak, z tym liczniczkiem po modbasie, z tym liczniczkiem po modbasie, jeszcze z tym licznikiem tutaj po modbasie. Jedno to było do sterowania kuchnią, płytą indukcyjną. To jest do odczytu z jacuzzi. No i tu mamy do pompy ciepła, która ma być w przyszłości. Jeszcze tego nie ma, jakoś w tym miesiącu ma się pojawić. Więc wziąłem sobie kolejny taki sam licznik i zamierzam go tutaj wmontować i podłączyć sobie pod centralkę inteligentnego domu, a będzie mi mierzyła energię zużytą przez klimatyzację. Nie chodzi mi tu tylko o grzanie w tym momencie, ale bardziej mnie interesuje, ile będzie mnie kosztowało chłodzenie mojego domu w wakacje. Więc teraz jak najbardziej za jakiś czas pokażę wam, ile taka klima u mnie zużywa. W sumie to 3 klimatyzatory na obecną chwilę chodzą, czyli u Wiktora całą noc chodzi, w salonie chodzi jak jesteśmy w domu, czyli gdzieś tak od 16 do 22, no i u nas w sypialni też często chodzi całą noc. Więc tutaj zobaczymy odczyt od razu tych wszystkich 3 klimatyzatorów na jednym liczniku. Już nie będę tego rozgraniczał, bardziej na tym liczniku, który zaraz zamontuję. I po jakimś tygodniu podejrzewam, że dam wam mniej więcej informacje, ile taki klimatyzator, a w zasadzie 3 u mnie przy takim normalnym funkcjonowaniu tej energii zużywają. Porównamy to oczywiście do tego, ile mi piec może zużywać, ponieważ mój piec ma troszeczkę rozszerzony interfejs i tam można sobie sprawdzać, jakie były zużycia, ile ładowałem węgla w tamtym roku, więc poszukam mniej więcej podobnego okresu w tamtym roku i zobaczymy, ile w tamtym roku piec mi zużył, a ile w tym roku weźmie mi klimatyzacja. Dobra, ja się zabieram do roboty, żeby to przerobić. Proszę bardzo, pierwszy licznik już podłączony. Zamieniłem ten trójfazowy na jednofazowy, ponieważ kuchnia indukcyjna 90% mocy bierze z jednej fazy, natomiast z drugiej, kiedy już tam jest odpalone więcej palników, więc do sterowania wystarczy mi jedna faza, ta główna, obciążona. I ponadto będę miał mniej więcej informacji, ile taka kuchnia zużywa w ciągu roku. Tu jeszcze muszę dociąć sobie zaślepkę. Przechodzimy teraz do montażu licznika pod klimę. Dobra, jeden licznik jest pod klimę, drugi jest pod płytę, trzeci jest pod ogród, wszystko działa. Jeszcze tylko skonfigurować modbasa i będzie już wszystko wiadomo. Dobra, minął tydzień, widzimy się znowu. Zobaczymy, jak ten tydzień, zostawię wam tam oczywiście pogodę, jak wyglądało ogrzewanie w moim domu, ile zużyły same klimatyzatory. Tutaj należy dodać, że maksymalnie grzałem 3 klimatyzatorami. Jeden w salonie, który ogrzewał cały parter, jeden w sypialni i jeden u dziecka. Ten w salonie działał, jak byliśmy w domu i siedzieliśmy na dole. W sypialni, w zależności od tego, jaka była pogoda na zewnątrz. Jeśli było ładnie,
no to w sypialni nie włączaliśmy, bo było nam dosyć ciepło. Natomiast jeśli było zimno, to w sypialni też klimatyzator chodził. Następna kwestia. U dziecka klimatyzator chodzi całą noc. Zużywa około 3 kW. Tam jest pokój około 20 metrów. No i jeszcze chodzi w dzień, w tym momencie, kiedy Wiktor ma popołudniową drzemkę. Południową drzemkę. Więc tam jakieś 3 godzinki jeszcze w ciągu dnia. Resztę dnia raczej tam nie chodzi klimatyzator, bo no nikt nie siedzi w tych pomieszczeniach, więc nie ma sensu. Zobaczmy, jak to wygląda po tygodniu. Kilowary, kilowatogodziny. 77,6. Jeszcze raz. Siedemdziesiąt siedem i sześć kilowatogodziny na tydzień. Zaraz Wam to podsumuję, jak to wychodzi. Teraz dla porównania zobaczcie, jak wyglądało zużycie węgla w tamtym roku. Pogody były podobne, zaraz to zobaczycie. Jak widzicie, dzienne zużycie to było około 13 kg, natomiast całkowity koszt w tamtym momencie grzania domu to było 104,50 zł. Przy czym tutaj jest grzanie domu i jest również grzanie ciepłej wody użytkowej. Oczywiście, żeby takie porównanie miało sens, należałoby też uwzględnić pogodę. Z lewej strony macie pogodę z tamtego roku, natomiast z prawej strony pogodę z tego roku. Jeśli popatrzymy na temperatury, to są one jak najbardziej zbliżone. Więc mam nadzieję, że to porównanie będzie w miarę miarodajne. I przejdźmy teraz do takiego całkowitego podsumowania. W tamtym roku tona węgla kosztowała mnie około 1000 zł, dlatego wyszło 104,50 zł. W tym roku wiem, że te ceny węgla są znacznie wyższe, czyli to by było jakieś 1000, podejrzewam, 600-700 zł, więc absolutnie wyższa cena by wyszła niż 104 zł. Koszt ogrzewania klimatyzacją w tym roku wyszło mi w tym tygodniu około 50 zł, natomiast koszt ciepłej wody użytkowej to tak liczę około 5 zł dziennie, bo tak wcześniej z pomiarów mi wychodziło. Czyli jakby nie patrzeć, w tym momencie grzejąc się tylko klimatyzacją płacę 85 zł do 90 tygodniowo. Natomiast jeśli bym używał samego węgla, no to wyszłoby mi, podejrzewam, około 150 zł. Więc jak na razie jestem na plusie. Niestety podłoga jest zimna, nieprzyjemnie się po niej chodzi, no i ta temperatura w całym domu nie jest jednolita. Do zobaczenia, zapraszam do polubienia kanału, widzimy się przy następnym filmie.